Wyobraźcie sobie piękny, ekologiczny dom położony na łonie natury, pośród wysokich, szumiących drzew, praktycznie nad samym brzegiem malowniczego jeziora. A co jeśli ten dom byłby oddalony zaledwie kilkanaście minut od centrum dużego miasta? Czy to brzmi jak dom waszych marzeń? Ten piękny dom położony pośród natury jest domem zeroenergetycznym. Oznacza to, że sam potrafi wyprodukować całą energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz energię elektryczną. W praktyce oznacza to, że rachunki za ogrzewanie i prąd nas nie dotyczą. Dodatkowo energia, która jest produkowana, pochodzi w całości z odnawialnych źródeł energii, czyli nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Chcecie się dowiedzieć, jak to działa? Zastanawiacie się, jak żyje się w takim domu? Zapraszam! W tym domu energię elektryczną pozyskujemy z elektrowni fotowoltaicznej, która znajduje się na dachu. Jej gabaryty dobrane są do potrzeb domu. Oznacza to, że produkuje dokładnie tyle prądu, ile potrzebujemy. Natomiast ogrzewanie zapewnione jest poprzez instalację pompy ciepła, która pozyskuje ciepło z powietrza czy gruntu w zależności od technologii i oddaje je ogrzewając nasz dom czy podgrzewając ciepłą wodę użytkową. W domach pasywnych bardzo ważna jest minimalizacja strat wyprodukowanej już energii. Jak to osiągnąć? Nie jest to trudne. Trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, dom musi być szczelnie otulony dosyć grubą warstwą termoizolacji, zarówno na podłodze, ścianach, jak i dachu. W tym domu została wykorzystana wełna drzewna. Miejscem narażonym na duże straty temperatury są okna. Dlatego w domach pasywnych stosujemy potrójne szklenie, co znacznie podnosi parametry izolacyjne. Dodatkowo okna powinniśmy zorientować odpowiednio do stron świata. Otwieramy się od nasłonecznionego południa, a zamykamy od zimnej północy. W tradycyjnych domach wentylacja generuje ogromne straty, ponieważ ogrzane powietrze po prostu ucieka na zewnątrz. Dlatego w domach pasywnych stosujemy rekuperację, czyli wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Podczas wydmuchiwania powietrza na zewnątrz aż do 80% ciepła zostaje w środku, a dodatkowo ma wbudowane filtry, które oczyszczają powietrze, na przykład ze smogu. Wpływ budownictwa na środowisko naturalne jest bardzo duży. Prawie 40% światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi właśnie z tego sektora. Dlatego tak ważne jest, aby podczas budowy wykorzystywać naturalne i trwałe materiały oraz stosować instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Pamiętajmy, że budując swój własny dom, mamy wybór.